Jesteśmy w Chrzanowskim Szpitalu, gdzie rozpoczęła się wielka modernizacja oddziałów szpitalnych. Obecnie znajdujemy się na bloku porodowym, gdzie trwają właśnie prace częściowo wyburzeniowe na temat tego, co właśnie się tu dzieje. Opowie nam Urszula Bogdan z Chrzanowskiego Szpitala. To jest pierwszy etap prac, który się rozpoczął właśnie. Sporo już zostało zrobione. Jak będą przebiegać etapy tej modernizacji? Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Pierwszy etap dotyczy wyburzeń, czyli one już wyburzeń na sali porodowej, które w tej chwili już rozpoczęły się. Za nami jest ściana cięć cesarskich, gdzie jest zabezpieczona szczelnie zamkniętą zabudową. Natomiast kolejne etapy będą obejmowały oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologię, w następnym terminie pediatrię i równocześnie będą przebiegały prace związane z modernizacją sanitariatów w budynku wysokim, w budynku A, na każdym z oddziałów. Jesteśmy w kolejnych pomieszczeniach bloku porodowego. Tutaj kiedyś była łazienka. Prace modernizacyjne będą jeszcze trochę trwać, natomiast koszty tych prac to prawie 18 milionów złotych.